Dzień dobry, Nordic Walkerzy. Witam Was na moim kanale i zapraszam na kolejny trening. Trening o tyle wyjątkowy, bo za jego sprawą chciałbym zachęcić Was do udziału we wspólnych zmaganiach mających na celu urozmaicenie naszej drogi do kondycji i smukłej sylwetki. Dołącz do grupy treningowej, która będzie łączyła Nordic Walkerów z całej Polski. I choć każdy z nas będzie chodził swoimi ścieżkami, to dużo łatwiej będzie się zmotywować, czując wsparcie pozostałych uczestników. Plan treningu otrzymasz ode mnie zawsze w postaci filmu i opisu zadań do wykonania. Nasze treningi to nie będą tylko kilometry do przejścia, ale zawsze ćwiczenia rozgrzewkowe, wzmacniające i rozciągające. Dzięki temu zbudujemy pełen kompleksowy program, którego celem będzie poprawa siły, kondycji i sylwetki. Pierwszy cykl naszych spotkań będzie się składał z kilkunastu treningów, gdzie na każdym treningu będziemy się zajmowali określoną grupą mięśni. Jednak wszystkie treningi razem będą miały też jedną część wspólną – przygotowanie do wyzwania kondycyjnego. O tym, jak to wyzwanie kondycyjne będzie wyglądało, dowiecie się już z trzech pierwszych treningów. Od razu uspokajam, każdy da radę, szczególnie że, co ważniejsze, podejmiemy to wyzwanie wspólnie na treningu podsumowującym cykl naszych pierwszych spotkań 21 maja w Puszczy Kampinoskiej. O tym spotkaniu będę Was jeszcze informował. Ćwiczenia przygotowujące do wyzwania będziemy wykonywali na każdym treningu jako element dodatkowy, stały, towarzyszący pozostałym ćwiczeniom, które danego dnia będziemy wykonywać. Jestem pewien, że sprostamy temu wyzwaniu i już wkrótce przybijemy sobie soczystą piątkę, usatysfakcjonowani tym, że udało nam się to wyzwanie pokonać. Pamiętajcie, 21 maja, zapiszcie sobie tą datę, a tymczasem zobaczmy, jak taki trening może wyglądać. Dzisiaj zajmiemy się mięśniem biodrowo-lędźwiowym, a dokładnie grupą mięśni, które działając wspólnie mogą przyciągnąć udo aż do brzucha. Niestety w życiu codziennym poprzez długotrwałą pozycję siedzącą mięśnie te się przykurczają, a przykurcz tej grupy mięśniowej może powodować bóle w odcinku lędźwiowym kręgosłupa albo problemy z chodzeniem. Dlatego też mięśnie te będziemy dzisiaj uelastyczniać i rozciągać. Wzmacniać natomiast będziemy ich antagonistę, czyli mięsień przeciwstawny. Mięsień o wdzięcznej nazwie przywołującej na myśl rzymskiego legionistę Gluteus Maximus, czyli mięsień pośladkowy większy. W rozgrzewce wykonaj swobodne wymachy nóg do przodu i do tyłu. Zadbaj o dużą ruchomość w stawie biodrowym oraz o luźne, uginające się kolana. Z przodu staraj się kolano przyciągnąć mocno do brzucha, a z tyłu wyrzuć je jak najdalej do tyłu i w górę. Wykonaj co najmniej 10-20 powtórzeń i powtórz na każdą nogę dwa razy. Drugie ćwiczenie, jakie wykonujemy w rozgrzewce, to naprzemienne wykroki w tył. Staraj się nogę wyprowadzić jak najdalej do tyłu, a nogę z przodu uginaj do kąta prostego, z tym, że pilnuj, aby kolano znajdowało się cały czas nad stopą. Ćwiczenie wykonaj w dwóch seriach, po 10 razy na każdą nogę. Ćwiczenia wzmacniające mięśnie pośladków, które dzisiaj wykonamy, polega na unoszeniu nogi w górę. Zwróć uwagę na to, by ćwiczenie wykonywać wolno i dokładnie. W końcowej fazie unoszenia nogę zatrzymaj na około pół sekundy. Wracaj powoli, tak by nie było to kołysanie, tylko unoszenie. W czasie opuszczania przeciwdziałaj sile ciężkości i ruch zakończ przy nodze, która stoi na ziemi. Ćwiczenie wykonujemy w dwóch seriach. Każda seria to 15 powtórzeń na lewą nogę, 15 powtórzeń na prawą nogę i znów 15 powtórzeń na lewą nogę i 15 powtórzeń na prawą nogę.
Pierwszym z trzech ćwiczeń składających się na nasze wyzwanie kondycyjne będą przysiady. Wykonajmy na dzisiejszym treningu 20 przysiadów. Możecie wykonać je łącznie bądź w dwóch seriach po 10. Wykonując przysiad, zwróć uwagę na to, aby stopy przez całą fazę ćwiczenia były przyklejone do podłoża. Nie odrywamy pięt. Kolana znajdują się przez całą fazę ruchu nad stopami. Nie wysuwają się dalej niż linia palców, tak żeby to był przysiad, a nie przyklęk. Staraj się też przysiadać wolniej, a wstawać energicznie. Ćwiczenie rozciągające, jakie dzisiaj wykonamy, ma na celu rozciągnięcie grupy mięśni biodrowo-lędźwiowych. Jedną nogę wysuń daleko do tyłu i oprzyj kolanem na podłożu. Drugą nogę postaw wygodnie na podłożu, ugnij w kolanie pod kątem prostym i chwilę przyzwyczaj się do tej pozycji, tak by ona nie wyzwalała żadnego napięcia, tylko by ci było wygodnie i stabilnie. Po chwili wypchnij biodra jak najmocniej do przodu, możesz sobie pomóc dociskając ręką. Rozciąganie powinieneś poczuć w przedniej części uda, mniej więcej od połowy wysokości uda, które przechodzi w górę przednią częścią bioder. Ćwiczenie wykonaj co najmniej 20 sekund w seriach 2-3 razy na każdą nogę. Nie spiesz się, ten mięsień naprawdę mamy mocno przykurczony przez pozycję siedzącą, więc powinniśmy go wykonywać powoli i dokładnie. Dziękuję Wam za dzisiejszy trening. Mam nadzieję, że taka forma spotkań przypadnie Wam do gustu i już wkrótce stworzymy grupę Nordic Walkerów z całego kraju, którzy będą wspólnie maszerować i wzajemnie się motywować. Natomiast teraz moja gorąca prośba do Was o wiadomości zwrotne i sugestie, które pozwolą mi prowadzić te treningi w taki sposób, by były dla Was jak najłatwiejsze w odbiorze. Tymczasem się żegnam, życzę Wam powodzenia na treningu i do zobaczenia następnym razem.